No, chciałam Wam pokazać parę rzeczy, które kupiłam, które do mnie przyszły. Przede wszystkim taki creepy pokrowiec na telefon. Ale wiecie, że jednorożce rules, więc jednorożcowy musi być. Jest z gumki, fajny. I tak ładnie wygląda. A potem z rzeczy, które przyszły, doszły. Płyn do demakijażu. Też z firmy. No, dawaj się, Colway. I on ma takie fajne, złote drobinki. Tutaj czeka kawa z ciastkiem na poranek z wróżką, ale to jeszcze trochę. Jeszcze mam do nagrania jeden film z update'em księgi, także będziemy działać. Tak wygląda niewinnie, ale jak się zamiesza, się dzieje brokatowo. Także taka fajna sprawa. Potem mamy AA Nova Skin 40+, krem pod oczy. Ja jeszcze mam, też dostałam od Was taką próbkę Lancome, ale te kremy pod oczy to zużywam tygodniami normalnie, ale to będzie kolejny, jak tamten zakończę. Tu mamy Perfekta, silna redukcja zmarszczek, natychmiastowy lifting, serum esencja na dzień. To sobie też poczekam, bo tak, teraz używam serum z witaminą C i kwasem hialuronowym, potem z witaminą D i kwasem hialuronowym, bo one są robione ręcznie, to trzeba je szybko zużyć. No i Perfekta poczeka na swoją kolej. Potem 40+, wyrównanie kolorytu, redukcja zmarszczek, krem na dzień i na noc. Też jestem tego ciekawa. I kolejny krem. Lekki krem odżywczy, hydrożelowa formuła, bez silikonów, algi morskie, bielendy. Także będą wypróbowywane. My tutaj z Dorotą będziemy ciapkać i na dwie twarze normalnie recenzje dawać. Tak. W ogóle to dzień pod wezwaniem, tydzień pod wezwaniem pokrowców. Szkiełko mi przyszło do pokrowców, a zakupiłam jeszcze do tego mojego Xiaomi, który ubóstwiam. Dwa pokrowce, jeden nie wiem dlaczego mi przyszedł z ananasem, w sensie nie zamawiałam, ale przyszedł mi taki. Są silikonowe, tylko muszę do nich dokleić mojego łapacza obrączkowego, żeby łatwo selfiaki robić, bo to wcale nie jest prosta sprawa. Dostałam jeszcze maseczki, które będę wypróbowywała, bo dawno nie miałam tych maseczek nakładanych na twarz. Jeszcze jedna się uchowała, to gdzieś tam wczoraj zużyłam, a stała między pudłami, żeby było śmieszniej. Musiałam ją wyciągnąć do użycia i zapomnieć, ale mam jad węża, czyli żmija, po prostu jestem jak nic. Kwas hialuronowy, maseczka nawilżająca, to wszystko chyba z tej koreańskiej pielęgnacji. I peel off, imbir kurkuma, które generujący dwa razy aplikacja, czyli tym się możemy podzielić, bo są podwójne i bardzo fajnie. Oprócz tego notesiki, to jest materiał, notesik w linie mały i duży, czyli tak zwany komplet. Materialik bardzo ładny w kolorze turkusowym, który uwielbiam. Zakupiłam książkę Odcinanie węzłów energetycznych. Myślę, że się przyda do wszelkiego rodzaju oczyszczeń. Są jakieś metody, sposoby. Przeczytam, będzie recenzja. No i notesior też w linie. Oczywiście z sytuacją creepy cekinów, które krążą w dwie strony. Także może być albo lunarny, albo słoneczny w niedzielę na złoto, męska energia. Poniedziałek, jest luni, lunarny, na srebrny. No właśnie, to takie rzeczy zakupiłam, takie rzeczy przyszły. Także chciałam Wam pokazać. No i jeszcze, jako że mamy marzec, zupełnie nowy wystrój stołu. Nenufary królują, jasna podkładka. Też mi się dosyć podoba, lubię sobie raz na miesiąc zmienić wystrój stroju, tak każdy będzie wiedział, co to są za filmy, w którym miesiącu, bardzo fajnie. No i co, mamy już wiosnę. Jeszcze może to nie jest najładniejsze na świecie, ale już przynajmniej słoneczko świeci. A była tak przy samochodzie.
coś tam dąży i układa. Nie patrzcie na brudne auto. Brudne auto musi być, bo jest użytkowe, a nie do wyglądania. Chyba tutaj mi się coś powiększa, pomniejsza. To już się trochę klei, może nie będziecie dzisiaj spadać. Chociaż słabo to widzę. No co, lecimy. Co ty tam tak trenujesz? Ława getry. Dobry getry, nie są złe. Ja i getry, to nie jest mój najlepszy pomysł. Oj tam, oj tam. Zawsze jest fajnie. Getrowo. Wiesz, każdy ma swojego bzika. Już bardzo. Niech się trochę rozrusza. Zapinamy się, że jeszcze jakiś włos. Coś tam pakunek tu. Program pierwszy. Program pierwszy wyłączamy. Trafik. Ale już leci takie żółte z nieba. Co to jest to żółte? Ja się zapytuję. Jakieś ten, pyłki. Pyłki. Wiosna się zbliża. Ale już pyłki. Boże święte. Już wiosna, ale jest ciepło. Znaczy, wychodzi się, jesteśmy w bluzach, bo i tak jedziemy na sklep. Tu nie ma nic? Tam nie ma nic. Jedziemy. Coś miałam powiedzieć. A, no właśnie, jesteśmy w bluzach, bo po prostu jest ciepło. I fajnie, że już można tak w bluzie, na dadasach wyjść. Nie trzeba się ubierać jak durna i potem chodzić po sklepach w kurtce, gdzie znowu gorąco. Także zaczyna się normalność, bo dzisiaj na czacie mówiliście, że tam tu, tam pada, tam nieładnie, a u nas, powiem tak, są bardzo letnie niebo, bardzo jest letnie niebo, nie takie chmurki letniowe. Ty, ja to się cieszę, że w tym kupiłam, 8 zł kosztowały. No bo mi tu bardzo ładnie w nich widać. Mhm. I co jeszcze, a bo nie są porysowane? Może było śmiesznie. I ten, i całą twarz okalają, czyli nie widzę ramek. Bardzo dobrze. Własku korek. Nie może być. Wszyscy jadą z ryneczku. Godzina 12. Może zajedziemy do tej. Do jagódki na lody. Nie wiem, czy oni tam nie mają czynno od 16, wiesz? Aha. Bo tam zimą to się coś pozmieniało, no bo to nie lato jednak i jakie lody. Ale będziemy patrzeć. Będziemy patrzeć. Właściwie to trzeba by było wybrać się do Jagódki na ten Dzień Kobiet. Co to znajoma z kartami będzie tam szaleć? Mhm. Ale to zobaczymy, jak to będzie. To piątek jest, a to różnie w te piątki bywa. Jagódka fajna, to jest w ogóle od... To Jadzia nawet mówi, że pamięta Jagódkę, nie? Tak. Bo jeszcze tam chodziła też na lody. No. Stare miejsce. Potem była chyba chwila przerwy, że nie było Jagódki, a potem odnowili. A propos Jadzi, pozdrawiamy. No. Oczywiście, że tak. Dzisiaj wyjątkowo po prostu przaśnie jeżdżą ci kierowcy, powiem wam. A to wszystko na drogę wyrusza, bo śniegów nie ma. Sobota jest ładnie. No. No to w sumie każdy, a za tydzień to my już będziemy do tego, do TVN-u jechać. Ups, 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 ups. Ale to w niedzielę. I chyba tam jest początek o... Po północy jakoś pół godziny. Czy jakoś tak. Więc tak nawet w miarę normalnie. O, także ten, że w TVN-ach będzie. Ja to lubię, jak jest ładna pogoda. Ile my tu mamy? 4 stopnie mi pokazuje, ale nie wiesz. Więcej. Więcej będzie. Chyba, że jest w cieniu 4 słońce, to Iwania. A termometry łapią powietrze, nie słońce, nie? Może tak być. A może tak być, że to jest po prostu... Co ten kierowca? Aha, przed mi skręca. No naprawdę. Strach się bać. A tu strefa zabudowana, to nie ma problemu. Uwielbiam te okulary, bo one tak pięknie zaciemniają, takie poblaski rażące, że po prostu 8 zł jak za milion dolarów. A to w Chińczyku kupowałam, nie? Tak. W Chińczyku. Już powiedziałam, nie kupię drogich okularów, bo nie dość, że łamię, rysuję,
i cudacze to jeszcze są mniej trwałe i wcale w nich lepiej nie widać, nikt mnie nie powie. Tak, będzie zaraz mnóstwo komentarzy, że filtry, srytry. Okej. Rozumiem, wiem. Robię swoje. Życie. No tak, a nie powiedziałam wam, gdzie idziemy. Jedziemy. Jedziemy do UK. Tak po prostu. Czy do portu, czy ten chodzi do UK, bo w UK nie mamy nic do kupienia. Aczkolwiek tam się zawieruszymy, tak. Zobaczymy. Przecież ja nie lubię tego labiryntu zła. Ale tak po prostu przejść się, trochę ludzi zobaczyć. No i zobaczymy, może gdzieś tam wyruszymy dalej w podróż. No, po prostu w sobotę trzeba coś zrobić, bo ileż można siedzieć i pracować. Zaległości mailowych mam multum, ale wszyscy chcą układ na o stare, czyli na bogactwo. Zresztą jest bardzo fajny. Wcale się nie dziwię. No, tylko że od razu jest gruzowanie, tak? Bo wszyscy kabum naraz. Ale po kolei będę odgruzowywać, no już wyżej nie podskoczę, a też nie będę robiła 3 godziny programów, tylko dlatego, żeby potem wszyscy przez 3 godziny nie szukali, bo w ciągu godziny znaleźć swoją odpowiedź jest łatwiej niż nie znaleźć. No i co, zjeżdżamy na S14, nie, to jest S8, potem na S14 i dodziabujemy do portu Lodz. Także ostatnio wyczyściłam tą podkładkę mokrym i trochę klei, więc nie lądujecie non-stop do góry nogami. Chociaż staram się skręcać łagodnie, ale widzę, że działa. No to odezwę się pewnie później. Powinnam was wyłączyć, ale jestem na zakręcie. Bo ja jestem poszukana na zakręcie. No, słuchajcie, jesteśmy case'owo. Chociaż taki lód fajny i misiaczki. Chcesz sobie kupić do małej klasy? Barbie? O. Przysypywanki. No i one są troszkę lepsze jakościowo niż te, co mi przyszły. Ale może warto się spytać o No, Xiaomi. Jest Xiaomi? Nie, bo to trzeba się spytać. A czyż to nie byłby idealny case dla wiśniewskiej wiśni łamanej przez wiśnia? Byłbym. Idę zapytać, czy jest na Xiaomi albo na Samsunga A5. Jaki ładny, no piękny suwy. Koty. Teraz jakiś tam plaszczyk miałam. Ładne. Proszę bardzo, z wilkami. Ja może mniej z wilkami, ale... Ja lubię wilki. Ja lubię wilki, ale może nie tego akurat, nie? O, i zamykane są od środka. Coś mi kazał aparat wybierać i zwątpiłam. Bławat mi każe nagrywać meduzy, które są tutaj. Mikroskop. Ale powiem wam, że trafiłyśmy na wyprzedaż w CIA. 50% od 50%. Warto było. Zaraz zobaczymy. Musimy tutaj na chwilę przystanąć. Koniecznie. I nawet usiąść, bo niestety Instagram sam się nie zrobi. No nie. One mają po jednym bucie, czy to masz taką felerną? Nie, mam felerną. No, to rozumiem. O nie, o nie. No. No właśnie ma to. Ludzi na wystawę. Muszą przyjść taką torebką. Właśnie tak. Musimy do drewnienia wziąć takie talerzyki. Unicornowe? Mhm.
Nie, tak pewnie. Cena zabójcza. Ale co widziałaś takie ładne? Mermaidy? Tak. Widziałam, tylko mam taki mermaidowy, ale taki pewnie też mam. Mhm. Ładne. Taki akurat tak. Mam jak zwykle w zeszytach, bo nie mamy co robić w sobotę. Tylko chodzimy i zeszyty oglądamy. Bez sensu. Te mają fajne okładki. Takie miłusie. Te mi się podobały. Mam taki mały i chyba mam duży. O, mają taką super okładkę w dotyku. I są linie. O, w linie są, to mi się podoba. I niestety zaczynamy wędrówkę. Każdy krok tego spaceru doprowadza mnie do celu. Czwarte piętra nie są moimi ulubionymi piętrami. Liczcie ze mną. Nie, nie będę sapać. Zrobię cięcie i nikt się nie dowie.